Oto miniatura kraju, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od usta, żeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków. A ubóstwo, nie mogąc zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzęgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce. O nic. Chory kąt. Dziki kąt, zasypany śmieciem z całego miasta. Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby mnie z melancholii. Jutro spoczywałbym pod tymi śmieciami, które są tak wygodnym grobem jak każdy inny. Co za piękne potomstwo będziesz miała, ojczyzno. Urodzone i wychowane na tym śmietniku, z matki okrytej wysypką i beznosego ojca. Dzieci byłyby inne. Po niej wzięłyby piękność, po mnie siłę. No ale ich nie będzie. W tym kraju tylko choroba, nędza i zbrodnia znajdują weselne łożnice. Nawet przytułki dla potomstwa. Strach, co się tu stanie za kilka generacji. A przecież jest proste lekarstwo. Praca obowiązkowa, słusznie wynagradzana. Ona jedna może wzmocnić lepsze indywidua i bez krzyku wytępić złe, i mielibyśmy ludność dzielną, jak gdzieś mamy zagłodzoną lub chorą. O, bo nie znają w snach mogilnych drzemiący ciężkich trosk żywota i duch się ich już nie szamota w pragnieniach tęsknych, a bezsilnych. Gdziem ja to czytam? Mniejsza o to. A przecież to są moi. Ci, którzy leżą tam na śmietniku i może dlatego są nędzni, a będą jeszcze nędzniejsi, że ja chcę wydawać po 30 tysięcy rubli rocznie na zabawę w motyla. A jednak nie mogę się jej wyrzec. Nie mogę.